Dostaliśmy 43-letnie karabiny Mosin. Rosjanie patrzą na nie i komentują: Na co wam one? To eksponaty z muzeum. Mówią na nas święci. Spytaliśmy ich dlaczego. Na to odpowiedzieli: Nie macie mundurów ani nawet hełmów. Czeczeńcy nazywają nas mięsem armatnim. Tak mówi żołnierz Donieckiej Republiki Ludowej w rozmowie, którą przechwycił GUR. Ten sam żołnierz zapowiada w tej samej rozmowie, że 26 maja razem ze swoim dowódcą, a także z pułkownikiem ze sztabu i całym swoim oddziałem zdezerterują z frontu. Mówi również o tym, jak on, jak i jego koledzy zostali przetransportowani na front, byli oficjalnie oznaczani jako ładunek 200, czyli po prostu martwi. Przez co oficjalnie ich tam nie ma i mogą swobodnie zdezerterować. Z jednej strony są ochotnikami, ale do służby zostali przydzieleni przymusem. Mówi również o swoich wspomnieniach z transportu żołnierzy z Charkowa. Mówi, że w grupie 400 osób wydawało się, że wszyscy chcą tego samego czego on, czyli dezercji. Jeden z jego znajomych z Charkowa ponoć oszalał po walkach w tym mieście. Prezydent Zełęński mówił dzisiaj, że Donbas jest praktycznie Całkowicie zniszczony. Natomiast złe traktowanie własnych żołnierzy przez Rosjan i kolejne dezercje mogą zatrzymać ten proceder. Na końcu tradycyjnie pytam Państwa o Waszą opinię. Czy uważacie Państwo, że tego typu przykłady zachowań powoli skończą to, co się dzieje aktualnie w Donbasie? Czy dopiero jest to cisza przed burzą? Dziękuję Państwu Mikołaj jako redakcja goniec.pl. To była analiza.